wiewiórki Bobry. Mówię dzień dobry. Witam was z mojego... O, telefon. Przeszkadza, ale to nic. Witam was z mojego bajkowego studia nagrań. Jak widzicie, dekoracje świąteczne. Jajko, dekupaż mojej siostry i tam narcyzki, żonkile, nie wiem jak one się nazywają, co to są kwiatki, one dopiero rozkwitają. Słuchajcie, kochani moi mili, najlepsze życzenia dla was, dla waszych rodzin. Wszystkiego co dobre w nadchodzące święta i po świętach też, jak najwięcej zdrówka. Dlaczego tak do zdrówka piję, od razu wyjaśnię. Poprzedni film, wstęp, tam wiele osób zauważyło, że mówię trochę dziwacznie. Na filmie też mi się tak nieskładnie to układało odrobinkę. Po prostu sytuacja wyszła w ten sposób. Ta część filmu, którą nagrywałem w tej żółtej koszulce, ona była robiona rano w poniedziałek, tuż przed przyjazdem karetki, która zabrała mnie na oddział intensywnej terapii. Znowu przytrafił mi się wylew, także ja troszeczkę tak jestem niegramotny teraz, mówię tak szarpanie, to nie wynik, że piłem alkohol, czy nie wiem, jakichś innych skutków. No tak się dzieje po prostu. Tak mam po wylewie i troszeczkę mi trudniej mówić. W każdym razie będę z tym walczył, będę starał się wam opowiadać jakieś inne rzeczy. Kochani, święta wielkanocne, najlepsze życzenia były, wielkie podziękowania. Tym razem chyba taki mój najwierniejszy oglądacz, odkąd odkrył internet w swojej komórce, odkąd odkrył umiejętność posługiwania się YouTube'em, to jest moja mamuśka. Grażynka, wielkie dzięki, że tutaj ze mną jesteś i zaglądasz nas na YouTube'a. W sumie teraz na kanale widzisz mnie częściej niż w rzeczywistości, bo w Polsce bywam rzadko, rzeczywiście rzadko. To są pozdrowienia dla mamy mojej. No i o czym dzisiaj w filmie? Przepraszam. Na wstępie udamy się po raz ostatni z taką retrospekcją na kopanie teamu of Yorkshire sprzed roku. Odwiedzimy farmę Mariusza Jadzyka, ale tym razem nie będziemy tam kopali, tym razem to będą takie króciutkie screenki z loterii fantowej. Tam było śmiesznie, zabawnie. Może i was to rozbawi. A zaraz po tych screenkach przejdziemy do fantów, które wykopałem na ostatnim kopaniu. Powiem wam troszeczkę więcej, bo sam się dowiedziałem o medalu jednym i drugim, jak również o tym, tej blaszce z końca filmu na czapkę. Ona jest bardzo ciekawa i to w zasadzie o niej chcę wam dzisiaj opowiedzieć. No i tyle. Zapraszam do oglądania. Tak szybko wygrałeś, że kurczę, nawet nie zdążyłem uwiecznić podejścia. Cześć, to mam cywarka, cześć. Proszę bardzo. Bo nie ma lodówki. Bo teraz ma, żeby kupić. Na wina sobie przyczepić. Dokładnie coś, taki kantonik na szyjkę, bardzo dobre, ufundowane przez... Wy to jesteście z Breźniki, ochraniacz na... Od razu się kojarzy, kondonik na... Ja cię... No wiadomo na co. No właśnie, tak. Na ochraniacz. 81, kto ma 87? Nie macie 87? No, masz kondonik. Będziesz akurat... teraz bezpieczny. Podkładka na moniaczki. Fajna podkładeczka. Możesz sobie poglądać podkładeczki na moniaczki. Nie, to że lipa trochę za mokła, ale to nic, nieważne. Ale wyschnie pewnie. Pani monetki robi ze skalą. No tak to wygląda. Pani, tak, to jest mniejsza podkładeczka. Losujemy. Podpyszka. 46. To masz 46. O, proszę bardzo, jestem. Prosimy teraz robić sobie zdjęcia na podkładeczce. Nie mam lodówki. Masz lodówkę. O, puchta. Zachar wypiłeś. Dobra, daj teraz spokojnie. Kanonik. Kanoniczek jest taki jak każdy widzi. Ładny. Losujemy róg, który jest u Mario w samochodzie. Dobra, losujemy. Nie wiem co to jest. Ale jest róg. Ja, z samochodem. Obfitości. Samochodem. 53. 53. O, to ja mam. To masz ty róg. Mogę z samochodem wziąć? Zaraz pójdę go znaleźć. Spoko.
Pan wejść, jeszcze raz pan wejść. Co dwa koła? Proszę, masz lodówkę, jak nie masz lodówki, to masz okazję kupić. Mam lodówkę. Kondoni, kolejny. Kondoni, kolejny. Teraz pasujemy czepeczkę. Czepeczka jest taka, jak każdy ją widzi. Tyle. 24. Proszę bardzo, masz. Wszyscy, i są takie osoby, co wszystko. Wiesz, dobra. Teraz usujemy podkładeczkę. Podkładeczkę? Podkładeczkę większą z dodatkowymi linieczkami. No to jak? Ja chcę. To można, ale to trzeba było wcześniej mówić, to trzeba było dać coś w kopercie, nie wiem. No, jedną kieszonkę, drugą kieszonkę. To nie tobie stówę dałem? No nie. Dobra, losujemy, uwaga, raz, jak dwa, wszyscy trzy. Wyglądamy podobnie w tych kapelusikach. 66. Tak jest, 66. Chamstwo. To ma 66. Chamstwo mam. Brawo! Brawo, masz 66. Dziękuję. O, tak wygląda, tak jest bardzo ładna. Nie, że kontrolowaj trochę. Dowodzik. 66. Proszę, 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 proszę. O, jest to rybuszka. Albo na kaloszki, jak to woli. Nie mam kaloszki. Dobra. Dobra. 16. 16. Kto ma 16? Ten bez kaloszku. O Boże. O, w kaloszkach! Dziękuję bardzo. Niech się nie cieszy. Margini, zegarecik. Tylko trzy. Dobra, dawaj. Ja sobie torbę na szybki wziąłem. Za mała. Ja już pozbieram, zaraz zrobię. 69! 69! Ale masz kondona? Nie mam kondona. Nie potrzebuję. To masz 69. 69 to ma. Tak. Oddawaj to! Ja myślę, żeby pora. Tak się kopie, panowie! Tak nie mam początku, to on znalazł dwa żetony. Zapięty skurczymy. Teraz zróbmy użyć go nie lubię. Nikt go nie lubi. Dawaj do kupku. Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim. My również. Stój, wylecimy po. Stój. Niech mu ktoś nogę podstawi, świnie mu podrzućcie. Nie ładne. Będziecie się raczyć, ja sobie do domu. A chodzi ci do tego, tak? Aha. Mam. O. Chodź, ale to musisz się napić z niego. O ja ci, ale mnie fart kopnął. O, musi od razu oczyć. A to słuchaj, gdzie jest Mariusz? No, on chyba wygrał wszystko, tak? Dolej teraz w rogę, jak wygrałeś. A, róg, to mi się trochę. Nie waży to alkohol. No to róg? Dobra. To jeszcze krowa wczoraj chodziła. Proszę. Fajny. Zacny. Kurde. Fajny róg, kurna. Ty zamieniasz się za kondona? To, jestem wspaniały. Kondona ci dam, albo dwa. Teraz zadmij. Ale jak prawdziwy wiking, podaj dalej. Piękny, piękny, naprawdę. Piękny. Dziękuję serdecznie. Z czego to jest? Prawdziwe. Jeszcze, jeszcze wczoraj baran chodził w tym. Wiesz, jeszcze wczoraj chodził baran. Dobra, kochani, lecimy. To jest ten pierwszy medal, ten duży, pierwszy wojenny. To jest medal zwycięstwo Victoria and Peace, Wiktoria i pokój. Lata, które tutaj widzimy na medalu, 1914-1919. Nie wiem skąd to 19, bardziej logiczne by było 1918, ale niech im będzie. Anglicy twierdzą, że to jest medal cynowy, całkiem możliwe, nie bił mi na srebro, nie wiem czym on może być. Tutaj w tej dolnej części mi się wydaje, że jeszcze kryje się jakiś napis. Ja go nie próbowałem odcyfrować. Poza tym od pewnego Anglika na grupie dowiedziałem się, że na rancie medalu powinna być ranga i chyba stopień bodajże. Nie pamiętam, w każdym razie ja tego jeszcze nie znalazłem na nim. Niewiele mu czasu mogłem poświęcić z uwagi na chorobę, ale mu się tak troszeczkę przekładałem. Ostrzegam. No i tutaj z tej strony co mamy? Mamy informację, że on pochodzi z Luton, prawda? Borne, nie wiem co to za słowo.
mniejsza większość. W każdym razie on pochodzi z Luton, tam gdzie obecnie znajduje się lotnisko. Jest to emisja burmistrza. Tutaj mamy jego nazwisko i imię tegoż miasta, tego Luton. Mówię tą główkę ostrość. Przepraszam was bardzo. Raz ostrość. Ciach czarodziejskiego, widzieliście. Natomiast na tej szarfie poniżej jest coś po łacinie, to jest też jeszcze przeze mnie nieodczytane. No w każdym razie piękna rzecz i tak jak mówiłem, pierwszy mój angielski medal. Ogromna frajda i wielka radocha. To jest chyba wszystko, co wam miałem o nim powiedzieć. Przejdziemy do kolejnego medalu. Jest piękny, naprawdę piękny. Kolejny medal, tutaj przy okazji tej rzeczy dowiedziałem się troszkę o tej koronacji, to zresztą wróci w najbliższym czasie, będziemy robili cykl Gawędy o monetkach i tam się pojawi Gawęda o Edwardzie VII. No to taka dosyć fajna, sympatyczna, barwna postać. On był koronowany w 1902 roku. Na tym medalu widzimy jego i jego żonę, niezbyt ją kochał, uwierzcie, Adelaide bodajże, lub nie, Anastazja, Adelaide, nie pamiętam, a teraz nie widzę. Mniejsza większość, w każdym razie jest to jeden z medali koronacyjnych, też przecudnej urody i dla mnie niesamowicie ważny, bo zachował się w tej ziemi no wręcz genialnie. Patrzcie na to, każdy szczegół jest widoczny. Jak mówiłem, on pochodzi z 1902 roku, jest pamiątką koronacji tegoż króla. Królewska para na awersie, na rewersie, herb Wielkiej Brytanii. I teraz tak, ja nic więcej o nim nie mogę powiedzieć, bo tych medali wybito taką ilość, że po prostu zwariowałem. Chyba każde miasto, każde hrabstwo miało swój medal. Ja jeszcze będę szukał wiadomości o nim, może coś więcej znajdę, może wy coś więcej będziecie wiedzieć, ktoś podpowie, też bym był wdzięczny. No i przechodzimy do trzeciego fanta. To jest zapinka na czapeczkę. Czekajcie, zmienię może zooma troszeczkę zmniejsza. Nam się ta zapinka nie mieści. Zapinka na czapeczkę. I teraz fajna historia. Słuchajcie, to jest 25. regiment rowerzystów wojska na rowerach. Wyobraźcie sobie, z miasta Londyn. Coś niesamowitego. Poszperałem trochę w historii. Tam wręcz był batalion. Batalion został rozwiązany w roku 1922, a ten regiment od 1882 brał czynny udział we wszystkich działaniach armii brytyjskiej. Oni byli w Indiach. Brytyjczycy na rowerach. Widziałem zdjęcia, są wspaniałe. Z uwagi na prawa autorskie nie zamieszczę żadnego na filmiku, no ale kocury. Bardzo fajna rzecz. Jestem w szoku, jeszcze takiej nie miałem i bardzo mnie ona cieszy. No i to tyle w tej części filmiku. Fajne rzeczy tutaj się z ziemi wyciąga. Fajne się wyciąga. Medalik troszeczkę podprostowałem, a jeszcze to wyjaśnienie jestem wam winien. Troszeczkę oczyściłem. Przy czym, jakby to rzec, straciłem odrobinkę władzy w prawej ręce. Boję się robić to bardziej mocniej. Boję się mocniej wywierać na niego naciski, nie mam czucia i nie odbieram bodźców. Nie czuję zimna, nie czuję ciepła. W tej chwili taki prawdziwy Iron Man. Uwierzcie. No i na razie jak go zostawię w takim stanie jak jest, albo znajdę kogoś, kto mi to zrobi, albo ja szybko wrócę do zdrowia i sobie to naprawię. Także pozdrawiam was wszystkich i tym optymistycznym akcentem kończę filmik. Trzymajcie się, pa!